Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej przygody z grą UFC 3 Kariera Mariuszem Pudzianowskim. Tak więc zobaczmy sobie teraz najbliższą walkę i drugą walkę w UFC Mariusza Pudzianowskiego. Zobaczmy, kto będzie przeciwnikiem w nadchodzącej walce Polaka. A więc Elijah Gordon, no dobra, Eduardo Aldo lub Maxwell Spears. Dobra, widzę, że chyba Elijah Gordon nie wygląda najgorzej. Ten Eduardo Aldo w sumie... Ale nie, chyba jednak postawię na Maxwella Spearsa. Jest tutaj nawet 1,70. Niech będzie Spears. No oni wszyscy cięcy, tak więc wybrałem chyba najlepszego cienkiego. No i cóż, zaplanujemy obóz i zaraz zaczynamy walkę. No już jesteśmy po obozie, a więc zmieniłem klub, poszedłem do klubu z zapasów, no i mamy troszeczkę nowych atutów oraz ruchów. No to zobaczmy, w grapplingu nieuczciwy bokser, uderzenia i łokcie w klinczu zadają większe obrażenia, no spoko. Dalej, miejsce czwarte, mamy tutaj specjalista od gardy, skrót czas przejścia w dowolnej gardzie, dobra, też całkiem spoko. I miejsce piąte, mamy tutaj pozycja dolna, poprawa kończenie poddań, kiedy zawodnik jest w pozycji dolnej i zwiększy zdolność zawodnika do wstawania. No myślę, że tak to zrobimy, a więc to są nasze atuty. No i mam tutaj kilka ruchów, a więc wszystkie nauki w zapasach też już mamy zaliczone, oczywiście te, które możemy jak na razie zrobić. Czyli tak, jest tutaj, będzie nowe kopnięcie. Zobaczmy gdzie. L2, R1 i to będzie kopnięcie żurawia w tułów przednią nogą. No ciekawe. W parterze mamy przetoczenia, brazylijskie jiu-jitsu. To dalej mamy poddanie, czyli L2 plus to, mamy tutaj poziom drugi, średnio zaawansowane duszenie bulldog. Dobra, mamy tutaj kolejne poddanie, poziom pierwszy podstawowe gogoplaty. Aha, i te podstawowe omoplaty, czyli po prostu tutaj to jak przechodzimy i jak możemy wtedy do poddania przejść. Mamy tutaj jeszcze średnio zaawansowane dźwignie na kolano ze stójki. I to tyle. I jeszcze jakieś kombinacje w Muay Thai na poziomie drugim, średnio zaawansowane. A więc to są nasze nowe atuty oraz ruchy. No i tak zupgrade'owanym bohaterem, ale jeszcze nie wiecie dokładnie jak jest zupgrade'owany, tak więc info o walce. No i tak, w ciosach zostaliśmy na 70, ale w grapplingu mamy już 66, kondycja 78, wytrzymało 75, a więc na papierze jesteśmy dużo silniejsi niż Spears. No to zaraz zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce. Szum medialny mamy na poziomie średnim, a to samo zrobiłem co tydzień temu, czyli 3 razy po prostu sobie streamowaliśmy. No dobra, zaczynamy, myślę, że znów w czerwonych spodenkach. Coming up next, it's a UFC heavyweight division collision. Pudzianowski kontra Spears. No to zobaczmy. Jesteśmy młodsi o 5 lat, taki sam wzrost, jesteśmy 4 kg ciężsi i 13 cm dłuższy zasięg ramion. A więc to trzeba będzie wykorzystać. Dobra, zaczynamy walkę. Ale zabrak szacunku. O, proszę bardzo. No, ładnie. Rozpoczęliśmy. Ajajaj. Dobra, już tutaj z grubej rury próbujemy rozpocząć tą walkę. Cios na tułów, ale też zablokowany. No, widzę, że ładnie się broni. Pięknie. Tutaj może troszkę ciosów na tułów, ale broni ładnie. Dobra, teraz weszło. Superman punch. Tak jest. Jest cios z pół obrotu, kilka sierpowych też weszło. Ach, tutaj zabrakło jeszcze tego celnego kopniaka na głowę. No, tu był. Była próba obalenia, akurat w tym momencie też Spears spróbował mnie tutaj zaatakować.
go in what has been a very fast-paced opening round here. They're trading strikes here. Ajajaj, nie wchodzą te kopy. Dużo mnie to kosztuje też kondycji. No, wszystkie walki tutaj trzeba było, znaczy mamy jeden cel, żeby wygrać wszystkie walki przed końcem pierwszej rundy. No te właśnie frontalne kiki bardzo mogą mnie w tym wspomóc. Aj, niecelny ten cios. Ten również zablokowany. Ach. Good punch. Little cut below that left eye. Beautiful timing with the left hand. Ajaj. Ale teraz zebrałem. No i to Mariusz jest zamroczony, a więc spróbujmy. A nie ma tak łatwo. Jeszcze raz. No proszę bardzo, jak się broni Spears. Nice one, two there. Missed the mark. Dobra. Ajajaj. Hard left hand. And he's looking for that left. These are some bombs. Kilka prostych. Ajajaj, no ładnie teraz Spears zaczął atakować. A też chciałem podbudkowy akurat. Dobra, no koniec pierwszej rundy, nie udało się jej wygrać, a więc ten cel też będzie nie zrobiony w naszym obecnym kontrakcie. No ale nieważne, to jest w sumie już teraz. Teraz najważniejsze jest to, żeby wygrać tą walkę. No cofa się. Ależ piękny teraz strzał na głowę. Ajajaj, teraz jeszcze Pudzian troszkę oszołomiony. Dobra, kolejny strzał, ale to nie weszło. Tutaj z prawej strony tak jest. I kolano jeszcze na twarz. Dobra, teraz Superman Punch. Tak jest, również weszło. Proszę Państwa. I kolejny knockdown. Nie, czy to będzie koniec tej walki? Tak jest, koniec, a więc Mariusz wygrywa po raz kolejny, piąte zwycięstwo z rzędu, ale szkoda, że nie w pierwszej rundzie, no nic. Darujemy sobie powtórkę, darujemy sobie decyzję, bo wszystko jest jasne. Jest zwycięstwo Mariusza Pudzianowskiego. Okej, a więc tak. Aha, przed czasem, przepraszam Państwa najmocniej. Ja pomyliłem się, myślałem, że tutaj w tym celu musimy wygrać w pierwszej rundzie, a to po prostu chodzi o to, żeby przed czasem skończyć, czyli knockoutem. A więc się udało, jest druga walka opcjonalnego celu kontraktu zaliczona. No i długość kariery 96,5%, elegancko 23 tysiące dolarów na konto i 26,5 tysiąca fanów, już 52 na koncie. No i zobaczmy naszego drugiego przeciwnika dzisiaj, zaraz sobie go wybierzemy i oczywiście dalej pójdziemy tutaj w najsilniejszego dostępnego, oczywiście, no, mam nadzieję. Dobra, czyli Harley Taylor, we wszystkim słabszy, Tis Jansen również, no a tutaj mamy Antonio Drake'a, który jest bardzo dobry, jeśli chodzi o grappling, w stójce słabiutki, kondycja i wytrzymałość również na wysokim poziomie, no i to może być ciekawa walka. A więc tak, tutaj 3 tygodnie tylko do tej walki, jak i do każdej innej. Tak więc dobra, akceptujemy tego przeciwnika. No i zobaczymy, jak z grapplerem poradzimy sobie w kolejnej walce w UFC. Po raz kolejny zmieniłem klub, tak więc teraz poszliśmy na zapasy właśnie. I dobra, mamy kilka nowych atutów. Dwa, czyli który będzie najsłabszy z nich wszystkich. Siła kopnięć okrężnych w głowę zostawiamy. Kombinacja z rzędu zwiększa atrybut celności, zostawiamy atrybut siły, ciosów pięściami i łokci w klinczu, zostawiamy. Wytrzymałość przeciwnika w gardzie, gumowej gardzie albo półgardzie, atrybut pozycji dolnej zwiększa się o 3. Dobra, to wyrzucimy. I mamy tak, ground and pound zwiększa obrażenia ciosów w parterze lub kolana zadają większe obrażenia w klinczu.
Czyli albo parter, albo clinch. Dobra, chyba jest bardziej prawdopodobne, że tutaj wejdziemy w parter. I atrybut obrony przed obaleniami podczas wstawania. Dobra, a tutaj mamy zmniejsza kondycję przeciwnika, gdy jesteś w pozycji górnej w parterze. No i spoko. Dobra, mamy nowe atuty. No i jeszcze kilka nowych ruchów sobie dodamy i już przejdziemy do tej walki. A więc tak, mamy kopnięcia. O, gdzieś na samym dole jest kopnięcie przednim kolanem z wyskoku. Poziom pierwszy. No to może być finisher, nie? R2, L1 i X. Dobra, i w parterze coś tu jeszcze mamy. Zmiany pozycji. Dobra, i przetoczenia również na poziomie drugim, średnio zaawansowane. Okej, okay, a więc to są nowe ruchy. No to możemy już przejść do walki. No i teraz tak, troszeczkę się wzmocniłem tutaj, jeśli chodzi o grappling. Ale czy to wystarczy na Drake'a? No zobaczmy, czyli dużo lepsi jesteśmy w stójce, dużo słabsi w parterze, w grapplingu. Lepsza kondycja 79, lepsza wytrzymałość 75. No to cóż, nie pozostało nam nic innego jak przejść do tej kolejnej walki. Szóstej w karierze Mariusza Pudzianowskiego. Czyli szum medialny niski, a robiłem to samo dokładnie co zawsze. Tak więc nie wiem, o co tutaj kaman, i cały czas kontynuujemy z czerwonymi spodenkami. All right, coming up next, it's a UFC heavyweight showdown. A więc nasz przeciwnik Drake. Zobaczmy, czyli starszy, mniejszy, lżejszy, dużo mniejszy zasięg ramion, ale mamy naprawdę doskonałą okazję, aby wygrać kolejną walkę. No to zobaczmy. Ten też się nie chciał tutaj, widzę, stukać. Dobra, kopniaki z jednej, z drugiej strony. O, nawet ładnie tutaj się broni. Ale jest widoczna różnica we wzroście oraz w zasięgu. No i czy to będzie szybka walka? Wszystko na to wskazuje jak na razie. Ale piękne kolano. Są nowe ciosy. Ajajaj, dobra, już mało kondycji, trzeba uważać. No i dobra, znów zaczynamy obijanie przeciwnika. Dobra, jest już tutaj próba zejścia do parteru, ale nie daliśmy się. No co ty gadasz? Dobra, mamy przejście. No to dobra, spróbujmy sobie tutaj ten dosiad górny zrobić. No i jazda. Jeszcze raz. Do dosiadu. Pyk. No i atak. No, kilka razy już tutaj przy tym dosiadzie zebrał. Jakieś łokcie może? Dobra, już nie mam w ogóle kondycji. Dobra, jesteśmy już w gardzie. I wstajemy. Okej, okay, ja z całą kondycją. Dobra, kontynuujmy walkę. No, teraz kilka ładnych ciosów Drake'a. Tak jest. Dobre ciosy na tułów. Tak jest, wszystko w sumie tutaj wchodzi na twarz Drake'a. I jeszcze kolano. No ale się jeszcze dobrze broni, jebaniutki. Superman punch. No i to będzie udane obalenie. A my tutaj przejdziemy do tylnego dosiadu i spróbujmy. Ach, chciałem tutaj już duszenie zrobić. Nie udało się. Dobra, no to dosiad. Ale łokieć. No dawaj tym łokciem. Ale nic z tego, bardzo mało kondycji. I wstajemy do stójki. No przetrwa tą pierwszą rundę, ale też dlatego, że było sporo parteru.
Dobra, jeszcze kolano na tułów na koniec pierwszej rundy. No i myślę, że pierwsza runda dla mnie. Świetna praca w parterze. Ale w stójce też trzeba przyznać, bo kilka zamroczeń Drake'a. Tak więc jak na razie walka dla mnie. O, ale pięknie. Zamroczony Drake po raz kolejny. I teraz frontalny kick, ale nie wyszło. Jeszcze raz z prawej strony, też nie wyszło. Ajajaj. Dobra, mało kondycji, ale będziemy próbować tych właśnie kłopów. Pracowałem nad siłą nóg. No i to widać. Jeszcze raz z lewej strony, nie, nic z tego. Teraz frontalnie, tak jest. Już brakuje tutaj siły Mariuszowi. No ale ma tą walkę. Ma tą walkę. Teraz trzeba tylko dowieść to do końca i skończyć przed czasem najlepiej. Dobra, ależ cios. Obijamy jeszcze tutaj nogi. Ajajaj, przejście, ale tutaj dobra obrona przed tym obaleniem. Dobra, tutaj zacznijmy atakować. Duszenie zza pleców. Aj, nie udało się, jeszcze raz spróbuję. No niestety. Dobra, nie mam tutaj już kompletnie siły. Nie ma kondycji, a więc ja sobie tutaj może przeczekam. Dobra, z tej gardy też kilka ciosów może paść. O, właśnie tak jak teraz. O, panie, proszę bardzo. Dobra, teraz go przytrzymam trochę, ale potrzebuję. Właśnie, potrzebuję tutaj energii. O, dobra, przejdźmy do półgardy. Pełna garda. Dobra, no i wstajemy, bo już tam niebezpiecznie się działo w tym parterze. Bardzo mało kondycji. Ale też ma problemy Drake. Ależ jeszcze zbiera. A tutaj to mogło zakończyć tą walkę, nie? Mam bardzo mało kondycji. Zaraz przejdziemy do trzeciej rundy. Muszę zakończyć tą walkę przed czasem. Tak jest! Dobra, czy to koniec? Uratuję go, kurde. Koniec rundy. No dobra. A więc będzie ostatnia runda. Dzięki pracy w stójce masz w tym pojedynku przewagę. Trzymaj się swojej strategii. No spoko. A więc teraz jeszcze będzie troszeczkę dosilenia do kondycji, ale naprawdę mało. Dobra, myślę, że tutaj podstawowe te ciosy właśnie proste. Kilka kopniaków. I to będzie moja taktyka na trzecią rundę. O, i teraz ja jestem zamroczony. No proszę bardzo, jest kop, ale zablokowany. Teraz frontalny kick, też zablokowany. Ach, pięknie. Dobra, padł i to chyba będzie koniec. Tak jest, moi drodzy, a więc dopiero w trzeciej rundzie znokautowany Drake. I kolejna walka zakończona nokautem. Czyli jeszcze raz, najpierw lewy. No i to już w sumie zakończyło walkę, bo już nieprzytomny znalazł się na deskach Drake. Aż 9 razy ogłuszany w tej walce. Proszę bardzo, jest pierwsza premia za występ. Trzecia walka zakończona przed czasem. 95% jeszcze długości kariery, a więc naprawdę dobrze. 31 tysięcy fanów zyskano, już 86 i 73 tysiące zarobiłem za tą walkę, ponieważ 50 koła za występ wieczoru.
No i dobrze, moi drodzy, a więc w następnym odcinku już zmierzymy się z obecnym rywalem Dirkiem Jansenem. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować nasz obecny poziom, czyli następny odcinek zakończymy z wynikiem 8 zwycięstw, 0 porażek w karierze Mariusza Pudzianowskiego. No cóż, w tym odcinku to byłoby już wszystko, tak więc wielkie dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano!